Jeśli Twój newsletter jest już gotowy do wysyłki, możesz zrealizować mailing z poziomu mailing-wysyłanie. W pierwszym kroku planowania wysyłki wybierz newsletter. Wybierz rodzaj wysyłki. W opcji z dołączonymi grafikami grafiki zostaną ściągnięte na dysk komputera odbiorcy. W opcji z grafikami na serwerze grafiki będą każdorazowo dociągane z serwera. Wybierz kodowanie maila. Zaleca się wybór kodowania ISO 8859-2. W każdym innym przypadku zastosowanie kodowania UTF-8 zapewni prawidłowe zakodowanie innych znaków narodowych. Następnie zdefiniuj nadawcę maila. Adres e-mail nadawcy oraz tytuł wiadomości. Przed rozesłaniem newslettera wyślij newsletter testowy, aby zweryfikować wiadomość bezpośrednio w skrzynce pocztowej. Możesz wpisać kilka adresów, rozdzielając je średnikiem lub przecinkiem. Przejdź do kolejnego kroku, klikając Dalej. Sprawdź teraz, czy testowo wysłany e-mail jest poprawny. Możesz skorzystać również z testera kreacji dostępnego tutaj. Na tym etapie pojawi się informacja o wielkości wysyłanego e-maila. Na tej podstawie system obliczy ostateczny transfer całej wysyłki. Jeżeli newsletter testowy jest niepoprawny, kliknij przycisk Wstecz i dokonaj zmian w ustawieniach wysyłki lub w samym newsletterze czy jego opisie. Jeżeli newsletter jest odpowiedni, przejdź do trzeciego kroku, klikając odpowiedni dla wysyłki jednorazowej przycisk Dalej. W ostatnim kroku wysyłki wybierz grupę, do której chcesz zrealizować mailing. Możesz założyć filtr na wybranej grupie adresowej. Wówczas system wybierze do wysyłki tylko adresy zgodne ze zdefiniowanymi przez Ciebie regułami. Możesz również skorzystać z bardziej zaawansowanych opcji Sarescript. Następnie wybierz termin wysyłki newslettera. Opcja natychmiast oznacza, że wysyłka rozpocznie się natychmiast po kliknięciu przycisku Dalej. Pojawi się wówczas okno, w którym możesz śledzić postęp wysyłki i masz możliwość jej zatrzymania. Opcja natychmiast w tle oznacza, że wysyłka zostanie przeprowadzona w tle. Pojawi się okno, Proces wysyłki z informacją o przygotowywaniu bazy. Należy zaczekać na zakończenie tego procesu i kliknąć przycisk Koniec. Opcja Dziś o godzinie umożliwia zrealizowanie wysyłki do końca dzisiejszego dnia o dowolnej godzinie. Opcja Inny termin umożliwia zaplanowanie wysyłki na dwa miesiące do przodu również o dowolnej godzinie. Opcje śledzenia dotyczą monitorowania kliknięć i otwarć wiadomości, które można następnie oglądać w raportach. Zaznaczenie tych opcji checkboxem wyłączy opcję śledzenia. Tutaj też możesz natomiast włączyć śledzenie planowanej właśnie wysyłki w Google Analytics. Mailing, który właśnie planujesz, możesz od razu włączyć do odpowiedniej kampanii. Wówczas oprócz statystyk dla tego mailingu zobaczysz statystyki dla całej kampanii wysyłek. Aby zakończyć planowanie wysyłki, kliknij Dalej. Pojawi się komunikat z zapytaniem, czy na pewno chcesz rozpocząć wysyłanie e-maili. Kliknięciem OK rozpoczynasz wysyłkę. W ostatnim kroku wyświetlą się informacje o przygotowanej bazie i pominiętych duplikatach. Duplikaty to adresy, które już wcześniej otrzymały tę wiadomość. Po zakończeniu wysyłki kliknij przycisk Koniec. Wówczas system przeniesiecie na stronę główną.